Burza po finale The Voice Kids. Widzowie nie wytrzymali, są wściekli za nami finał siódmej edycji The Voice Kids. Tym razem zwyciężczynią okazała się być prowadzona przez Nataszę Urbańską Michelle Siwak. Nastolatka zachwyciła swoimi występami wszystkich jurorów i otrzymała najwięcej SMS-ów od telewizów, dzięki czemu mogła ostatecznie triumfować. Po finale w sieci jednak zawrzało. Internauci węszą ustawkę i zarzucają wokalistce, że nie spełniła pokładanych w niej nadziei. Dlaczego? Michelle Siwak wygrała siódmą edycję The Voice Kids, finał najnowszej edycji The Voice Kids odbył się w sobotę 27 kwietnia. W szranki stanęło wówczas dziewięcioro młodych wokalistów, których opiekunami byli Clio, Thompson i Baron oraz debiutująca w show Natasza Urbańska. Ostatecznie ze zwycięstwa swojej podopiecznej cieszyła się właśnie ta ostatnia, udowadniając, że choć była to pierwsza odsłona programu z jej udziałem, nie brała ze sobą żadnych jeńców. Natasza dała szansę utalentowanej Michelle Siwak i okazało się to być świetną decyzją. Nastolatka zgarnęła statuetkę laureatki i 50 tysięcy złotych. Po tym, jak ogłoszono wyniki, dziewczynka nie kryła wzruszenia. Podczas finałowego odcinka, The Voice Kids, Michelle zaprezentowała się w trzech piosenkach, ale to jedna z nich wywołała największe poruszenie. Nastolatka wzięła na warsztat m.in. niesamowicie trudny technicznie utwór, „Litanie”, wykonywaną w oryginale przez Edytę Górniak. Zachwycona tym pokazem talentu była jej trenerka, która przyznała, że, cała się trzęsie, i wyrażała podziw dla ogromnej skali młodej piosenkarki. Pozytywne opinie wyrazili również muzycy Afromental i Clio. Innego zdania byli jednak niektórzy internauci, dla których Michelle nie podołała zadaniu i zwyczajnie położyła utwór. Komentujący występ wytknęli dziewczynce złą dykcję, a także to, że przekrzyczała występ. Ich opinii, osobą, która zaprezentowała się lepiej, był nikodem pajączek z drużyny chłopaków. Śmiałe plany zwycięzczyni de Voice Kids, Michelle na razie nie zbiera dobrych recenzji od publiczności, ale nie przeszkadza jej to w snuciu śmiałych planów. Dziewczynka przyznała, że była zaskoczona werdyktem, niemniej jednak bardzo szczęśliwa. Pieniądze z wygranej chce przeznaczyć na dalsze szlifowanie swojego talentu i naukę gry na instrumentach. Jej wielkim marzeniem jest teraz także to, by w przyszłości reprezentować Polskę w konkursie Eurowizji i dać nam pierwsze zwycięstwo. Czy tak będzie? Czas pokaże. Szlaki przetarły już Roxana Węgiel i Vicky Gabor, które wygrały dziecięcą edycję konkursu.